Dynę, a tymczasem w przodzie dobrze startujący Andrzej Huszcza i reprezentant Republiki Federalnej Niemiec. Huszcza na drugiej pozycji. Po dobrym starcie Lausz jednak wykorzystał maksimum tego, co daje mu doskonały motocykl. Już jest na prowadzeniu. Na drugim miejscu Andrzej Huszcza. Potem dwaj pozostali rywale, którzy już mniej się liczą w rozgrywce o zwycięstwo w tym wyścigu. Na trzeciej pozycji jedzie Castagna, a więc też niespodzianka. Jedek czwarty. Cała czwórka Czechosłowaków na Jawach 897. Rozpoczynają trzecie okrążenie. Przewaga zawodnika RFN-u coraz większa. Lausz 80 metrów przewagi. Potem nasz Huszcza. Dobrze prowadzi motor reprezentant RFN-u. I proszę Państwa, koniec wyścigu. A więc zwycięstwo Lausza, 3 punkty. Reprezentant Polski Andrzej Huszcza za drugie miejsce, 2 punkty. Trzecie miejsce zajmuje Castagna, 1 punkt. I Jedek, 0 punktów. No. Po dwóch wyścigach 6 punktów mają reprezentanci RFN-u, 4 Polacy, 2 Włosi i 0 punktów reprezentanci Czechosłowacji. Ale patrzmy na start. Werner, Czechosłowak na pierwszym torze. Miller na drugim. Grzegorz Dzikowski na trzecim i Staramella na czwartym. Czekamy na pierwsze zwycięstwo Polaka. Ale przeciwko Dzikowskiemu startuje z drugiego toru Miller. Dzikowski z trzeciego na drugiej pozycji. Atakuje od zewnątrz szerokim łukiem. Czy potrafi wyprzedzić świetnie przygotowaną maszynę Niemca? Nie. Spada na trzecie miejsce. I oto Miller prowadzi. Czechosłowak na drugiej pozycji. Atak Dzikowskiego. Aktualny mistrz Polski w jeździe parami z Zenonem Plechem. Niezła postawa, ale bez efektów punktowych w Rybniku. Znów atak Dzikowskiego. Od wewnętrznej próbuje atakować Czechosłowaka, ale Werner świetnie prowadzi maszynę. Nie daje mu wiele miejsca. Jeszcze od wewnętrznej atakuje Polak. Tymczasem Miller daleko w przodzie. Nic już poza pechem nie przeszkodzi. Poza ewentualnym pechem nie przeszkodzi mu w odniesieniu zwycięstwa. 4 metry, 3 metry, 2 metry. Atak od zewnętrznej reprezentanta Polski. Trzecie okrążenie rozpoczynają. Czwarte rozpoczęli. Polak zostaje w tyle. Pierwszy Miller, drugi Werner. Na trzecim miejscu Dzikowski, czwarty jest Staramella. I oto proszę Państwa. Koniec emocji w trzecim wyścigu. Zapisujemy 3 punkty znów reprezentantowi RFN-u. Miller bezkonkurencyjny, świetny start, doskonałe prowadzenie maszyny na pierwszym łuku, na przeciwległej prostej. I drużyna Republiki Federalnej Niemiec ma tych punktów już w sumie 9. A teraz emocje związane ze startem wyścigu czwartym. Zenon Plech na torze pierwszym, reprezentant Polski. Antonin Kasper, Czechosłowak, przedstawiciel słynnego w Czechosłowacji z ogromnymi tradycjami rodu Kasperów. Jego ojciec w czołówce czechosłowackiej w latach 50., na początku 60. Stryj był przez pewien czas trenerem kadry narodowej Czechosłowaków. Wielce usportowiona rodzina. Antonin był mistrzem Europy juniorów. No i startował przez 2 sezony w Anglii. Uchodzi za największą nadzieję czechosłowackiego żużla. Przeciwko niemu jeszcze Righetto z Włoch i Karl Mayer, szalenie sympatyczny blondyn z zespołu Republiki Federalnej Niemiec. Stale w cienie Egona Millera, ale był dwukrotnie bodaj mistrzem świata w jeździe na długim torze. Poszli. Niezły start całej czwórki właściwie. Ale już tutaj widzicie Państwo, dzieli nam się stawka na dwie pary. Czechosłowak jest najlepszy. Znakomicie wykorzystał potknięcie zawodnika RFN-u Polak i wchodzi na drugą pozycję. Zenon Plech to jednak wielka rutyna, oby tylko tak do końca tego wyścigu. Tymczasem w przodzie daleko Kasper, o którym mówiliśmy na wstępie, potem 20 metrów przewagi. Zawodnik reprezentacji Polski Zenon Plech, na kole siedzi mu dosłownie Karl Mayer. To wielka klasa, nie cieszmy się zbyt wcześnie ze drugiego miejsca Zenona Plecha. Proszę zobaczyć, jak ładnie zawodnik RFN-u prowadzi maszynę, choć przecież i
Fleck imponuje stylem jazdy na dość trudnym dzisiaj torze, świetnie przygotowanym, ale miejscami sypkim, miejscami grząskim. Także jazda wymaga ogromnych umiejętności. Stawka trzech drużyn bardzo wyrównana. No niespodziewanie słaba postawa do tej pory Czechosłowaków i oto przełamuje złą pasce reprezentant Czechosłowacji Antonin Kasper. Zdobywa 3 punkty. Proszę Państwa, 4 starty za nami. Na pewno znakomity poziom drużyny Republiki Federalnej Niemiec, choć udowodnił Kasper, że i z nimi można dziś wygrać. Słabsi Czechosłowacy, to jest ogromną niespodzianką. Średnia postawa zespołu polskiego, pamiętać trzeba o stawce, zająć co najmniej drugie miejsce, aby zmieścić się wśród 4 najlepszych zespołów w Neustadt nad Dunajem. No i Czechosłowacy, którzy pokazali, że jeszcze nie oddają zupełnie inicjatywy rywalom i na pewno w następnych wyścigach trzeba się będzie z nimi liczyć. Tyle wrażeń z pierwszych 4 wyścigów, a teraz oddaję głos do parkingu. Halo, redaktor Czesław Kalisza. A w parku maszyn przed naszą kamerą widzę przewodniczący Głównej Komisji Żużlowej, pan Władysław Pietrzak. Panie Władysławie, po 4 wyścigach mamy 7 punktów. Republika Federalna Niemiec 10, a więc powinniśmy być zadowoleni chyba. Tak, i dobrze. Tak, gdyby dalej tak się wszystko utrzymało jak w tej chwili, to mamy pewne miejsce w kolejnej rundzie mistrzostw, w finale kontynentalnym. I to jest zresztą chyba dla nas wszystkich bardzo miła niespodzianka. No ułatwia nam to troszeczkę Włosi, którzy są słabsi niż przypuszczaliśmy, ale dużo dla nas satysfakcji jest to, że na razie nasi zawodnicy potrafią wygrywać z Czechosłowakami, no przez zawodnikami kraju producenta doskonałych motocykli. No właśnie, Czesi startują dzisiaj na Jawach 897. Tak, ale w dodatku prezentują najnowszy model ogumienia, gumy Barum o znaczeniu modelu P13, podobno cechujące się bardzo dobrymi własnościami. Ale najlepiej na razie na tym torze w Gorzowie czują się reprezentanci Rekordu. Tak, doskonale przygotowani technicznie, a również i sportowo. Drużyna włoska, zrażona niepowodzeniami swoich zawodników, wprowadza regulaminową zmianę. Tutaj w odróżnieniu od wyścigu w jeździe parami można wstawić zawodnika rezerwowego w dowolnym momencie. I tutaj pojedzie dzisiaj Furlanetto. Jedzie on na Jawie. Prezentuje średni poziom włoski, a wraz z nim zobaczymy Millera startującego toru pierwszego, Egon Miller, przypomnę, mistrz świata z roku 83. Być może pamiętają Państwo jego upadek po brawurowej jeździe w debiucie w Mistrzostwach Świata w finale w Chorzowie w 76. roku. Na torze trzecim Andrzej Huszcza, reprezentant Polski, też odważnie jeżdżący. I wreszcie Aleś Dryml. Rutyna, odwaga i ogromne doświadczenie. Świetny start Millera. Jeszcze lepszy, proszę Państwa, Andrzeja Huszczy. Odważna szarża Polaka i prowadzenie Huszcza na pierwszym miejscu. Pięknie to zrobił. No nie zupełnie, ale Dryml, który wykorzystał zdenerwowanie samego byłego mistrza świata i wszedł na drugą pozycję. Jakież emocje, jakże niespodziewany przebieg tego wyścigu, bo oto Miller, bo oto były mistrz świata atakowany przez reprezentanta Włoch musi walczyć o utrzymanie trzeciej pozycji, a tymczasem daleko w przodzie już nasz Huszcza i reprezentant Czechosłowacji. No, ogromną niespodziankę sprawił, proszę Państwa, Polaka tutaj defekt. Defekt zawodnika RFN-u. Egon Miller zjeżdża na murawę. Ostatnie okrążenie i proszę Państwa, zupełnie nieoczekiwanie ten wyścig przynosi nam 3 punkty przy stracie 3 punktów drużyny niemieckiej. I proszę Państwa, będzie wyrównanie na prowadzeniu w dzisiejszych zawodach. Brawo Andrzej Huszcza, zwycięstwo w tym wyścigu. Na drugim miejscu znakomicie startujący również Aleś Dryml, o którego ogromnym doświadczeniu Państwu na wstępie mówiłem. 5 albo 6 nawet sezonów w Anglii, fabryczny jeździec Jawy, jak zresztą wszyscy zawodnicy czechosłowacki. 32 lata, 33 rok rozpoczął, jest bardzo sympatycznym zawodnikiem, czysto walczącym, czysto jeżdżącym. No i w ostatnich latach obok Jerzego Stanca na pewno najrówniej jeżdżącym zawodnikiem, choć mówię, że jazdą wschodzącą z żużla czechosłowackiego jest Antonin Kasper. Ale tutaj Czechosłowacy, widząc
Nagle wyłonienie się szansy na wyrównanie dorobku punktowego wprowadzają Jerzego Stancla w miejsce Jedka, Karl Mayer z drużyny RFN-u na drugim torze, drugi od góry, Saramella z Włoch na trzecim i zamiast Jerzego Rębasa startuje Piotr Pyszny na torze czwartym. Idzie Pyszny szerokim łukiem, jest na drugiej pozycji, atakuje pierwszą, ale spada teraz na trzecią. Tymczasem walka trójki zawodników, bo kontra Pysznego jest znakomita, zmusza swojego rywala na zjazd na tor czwarty. Spada teraz poza liczące się miejsce reprezentant Włoch. Polak jest drugi, na trzeciej pozycji teraz, proszę Państwa, kontrujący znów reprezentant Czechosłowacji. No fantastyczna walka prowadzi Karl Mayer. Na drugim miejscu teraz znów Pyszny. Proszę popatrzeć, co dzieje się na drugim i trzecim miejscu. Bez przerwy kontry z obu stron. Teraz atakuje znowu Czechosłowak. Dziedzi Sztand, wielka rutyna, największy dorobek w historii czechosłowackiego żuzla. Nie wytrzymał nerwowo, postawił w poprzek motocykl. Ostatnie okrążenie. Mayer będzie zwycięzcą tego pasjonującego pojedynku. Wydaje się, że Piotr Pyszny dowiezie drugie miejsce, ale proszę Państwa, kto startował na żużlu, ten wie, co przeżyło serce tego zawodnika w tak emocjonującym wyścigu. Sam Sztand przegrywa w tej wielkiej próbie nerwów. Odwaga, rutyna. Nie było szansy, ktoś musiał przymknąć maneczkę gazu, ktoś musiał schudzić. Mówię schudzić, ale jakże wielkie serce muszą mieć wszyscy zawodnicy, którzy startują w tego typu zawodach. Najmocniejsze nerwy, największą odwagę z tej trójki zawodników walczących o drugie, trzecie i czwarte miejsce, proszę Państwa, wykazał Piotr Pyszny i zdobył 2 punkty dla drużyny polskiej. Mayer był poza konkurencją, no ale jesteśmy pod wrażeniem wspaniałej walki Piotra Pysznego i reprezentanta Czechosłowaków Jerzego Stancla. Halo, parking, halo, redaktor Czesław Kalisza. Tak, to są Polacy, aby nie zapeszyć, to spisuje się bardzo dobrze. Mają minimalną różnicę w stosunku do zawodników RFN-u, którzy minimalnie przeważają, ale zdecydowanie na razie ciągle jeszcze nasi są przed Czechosłowakami. Naszym najgroźniejszym konkurentem spoza południowej granicy. Czas słów kilka powiedzieć o torze gorzowskim. No moim zdaniem, sądząc po tym, że wyrównano bieg rekord toru w pierwszym biegu, wyrównano go w szóstym, pobito w biegu drugim to 1,6 sekundy, potem dwa razy jeszcze były czasy lepsze od poprzedniego rekordu toru, to świadczy o tym, że gospodarze Stal Gorzowska przygotowali bardzo pięknie ten tor. Najważniejsze, że Polacy bardzo dobrze się czują. No i to jest tak przyczepny, że proszę zwrócić uwagę, mieliśmy kilka biegów, które zawodnicy, gdy dodawali mocniej gazu, to pierwsze przednie koła aż odrywały się od ziemi, tak szybko przyspieszało motocykl. Jest to tor o powierzchni granitowej? Tak jest i bardzo dobrze dziś przygotowany. I kto wygrywa start, ten wygrywa chyba. No nie tylko dlatego, że ma szansę. Chociażby mieliśmy przecież w biegu siódmym taką sytuację, że Plech przegrał start, a jednak potrafił zdobyć chociaż jeden punkt, wymijając przeciwnika, zdobywając trzecie miejsce. Dzisiaj możliwe jest wyprzedzanie. Nie tylko start bardzo dużo znaczy na żużlu, ale dzisiaj można nawet przegrany start odrobić, jeżeli zawodnicy to dobrze rozegra. Dziękuję, popatrzmy na następne wyścigi. Trzy drużyny idą niemal łeb w łeb. RFN 21, Polacy 20 i 18 Czechosłowacy. Niepokonani w zespołach do tej pory w Irtele w RFN-ie i Kasper ze strony czechosłowackiej. Na trzecim i czwartym torze. Na trzecim reprezentant Polski Andrzej Huszcza. Na pierwszym Włoch Taramella. Bardzo ważny wyścig. Doskonale Kasper, doskonale Polak. Kasper wychodzi na pierwszą pozycję. Wirtele na trzecim. Na czwartym Włoch ucieka Kasper, dwukrotnie przyjeżdża jako pierwszy na metę, wierzy od jego zwycięstwa, zależy być może awans jego zespołu do Neustadt, do finału kontynentalnego. Bardzo odważnie wystartował, Huszcza na drugiej pozycji, wie, że jego 2 punkty są też bezcenne. Przewaga czechosłowacka duża, 20 metrów, 25 metrów, Huszcza na drugim miejscu. Atakować czy raczej jechać po te 2 punkty, myśli zapewne nasz żużlowiec. Tor suchy na początku zawodu. Teraz staje się już miejscami bardzo sypki. Mimo wszystko utrzymuje przyczepność.
z wyjątkiem tego lewego łuku. Koniec wyścigu i proszę Państwa, zwycięstwo. Zwycięstwo zawodnika Czechosłowaków. Andrzej Huszcza zdobywa 2 punkty. Sara Mella na 3. pozycji, to jest największa niespodzianka, Wirtele 0 punktów, a więc 21 mają po 12 wyścigu zawodnicy RFN-u. Drużyna polska 22, a Czechosłowacy dzięki zwycięstwu Kaspera mają punktów 21. Włosi zdobywają 1 punkt, mają ich 8. I oto zespół polski dzięki 2. miejscu Andrzeja Huszczy wychodzi na prowadzenie, ale nie cieszmy się za wcześnie na radość, bo to prowadzenie jest bardzo złudne. Czechosłowacy odrobili straty i zabawa rozpoczyna się właściwie od początku. 3 świetne drużyny, ale tylko 2 miejsca premiowane awansem do Neustadt. Proszę Państwa, i oto przed ostatnią serią startu, przed ostatnimi 4 wyścigami, krótka rozmowa z panem Edwardem Jancarzem. Zabawa rozpoczęła się od początku, powiedzieliśmy. Co pan sądzi o dotychczasowej walce? No, zawody są na pewno bardzo wyrównane. Tak jak liczyliśmy, że te 3 zespoły w zasadzie odegrają rolę w dzisiejszych zawodach. No tak jak pan powiedział, no zabawa zaczęła się od początku, decyduje w tej chwili ostatnie 4 biegi. No ja jednak jestem dobrej myśli i myślę, że będziemy awansować. No. Ale lżej było, kiedy pan jeszcze jeździł w reprezentacji. No ale może troszeczkę zawodnicy wolniej jeździli. Teraz troszeczkę szybciej już jeżdżą. To znaczy rola maszyn jednak ogromna. No zresztą proszę zwrócić uwagę na sam start, moment startowy zawodników z RFN-u. No odjeżdżają dość wyraźnie. No zawodnicy czescy jadą również bardzo dobrze. No i my jedziemy dobrze, także no spośród tych 3 zespołów na pewno rozegra się walka. Pan wierzy w końcowy sukces? No tak. Tak. Bardzo. Tym sukcesem będzie zajęcie 1 z 2 miejsc. Panie Edwardzie, a jeszcze zapytajmy o zdrowie. Czy nie ma już śladu po tym wypadku, który miał pan przed niespełna rokiem? Nie, to już było dawno, zapomniałem także. No to życzymy powodzenia i trzymajmy kciuki za nas. W wyścigu 13 Grzegorz Dzikowski, aktualny mistrz Polski w jeździe parami z Zenonem Plechem z Gdańskiego Wybrzeża, znakomicie wystartował, jechał fantastycznie i przez cały dystans wyścigu i odniósł zwycięstwo, które dało zespołowi polskiemu 3 punkty. Doskonale pojechał Sztand, który wygrał z Hakiem rezerwowym z zespołu RFN-u. No i wreszcie po zakończeniu tego wyścigu mieliśmy punktację. 25 punktów drużyna polska, 23 Czechosłowacy i zespół RFN-u spadł na 3. pozycję, a premiowane są, przypominam, tylko 2 miejsca. A teraz wyścig 14. Sztand na torze 1. Sara Mella z Włoch na torze 2. Lausz na torze 3 i Piotr Pyszny, który zastąpił Plecha na torze 4. Jest to wyścig powtórzony, bo Niemiec nie wytrzymał, wystartował za wcześnie. Patrzymy na Polaka, doskonale jest na 1. pozycji, na 1. na prawym łuku. Atakuje go od wewnętrznej jadącym, proszę Państwa, zawodnik RFN-u. Wie, że jest to wyścig ostatniej szansy dla drużyny Republiki Federalnej Niemiec. Piotr Pyszny prowadzi, potem 6 metrów przewagi i zawodnik z RFN-u. Teraz dopiero odpada jadący w żółtym kasku Sara Mella z Włoch. Jest 20 metrów za dwójką środkową zawodników. Pyszny w dalszym ciągu prowadzi. Lausz przed Jerzym Sztantlem i to jest największa niespodzianka dla Czechosłowaków. Sztant był tu wystawiony jako pewny człowiek, który miał pojechać po 3 punkty. Wirka wiezie tylko 1 w tej chwili. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Pyszny na prowadzeniu. Drugi Lausz. Trzeci Sztand, 5 metrów przewagi, 6 metrów przewagi. Pyszny pierwszy, atak Lausza, który chce wygrać ten wyścig. Oj, Sztand zbliża się, bardzo ryzykownie pojechał. Proszę Państwa, no co za fantastyczna rutyna. Co za fantastyczna rutyna Sztandla. No Państwo widzieli, walka na najwyższym poziomie nerwów pomiędzy Pysznym, Sztandlem i Lauszem. Lausz wydawało się, że pewne 2. miejsce. Pyszny jakby troszkę zwolnił przy wyjściu na ostatnią prosto, jakby zmęczony tym nieustannym prowadzeniem, tym przygotowywaniem do startu, a tymczasem nieustający w atakach Sztand wykorzystał to, że Lausz za bardzo chciał wygrać ten wyścig i proszę Państwa, wyprzedził go dosłownie około
na ostatniej prostej. Tak, niezwykle nerwowa atmosfera w boksie żużlowców Republiki Federalnej Niemiec, natomiast radośniejsza w naszym boksie, ponieważ wyszliśmy na prowadzenie. Tak jest, mamy 28 punktów. Czechosłowacy, dzięki zwłaszcza pięknemu atakowi Drymla w 14 biegu na ostatnim łuku, mają 25 punktów, Republika Federalna Niemiec na trzecim miejscu jest 22, czyli różnica punktów 6. Mamy jeszcze dwa biegi, więc gdyby nawet nasi dwaj zawodnicy nie skończyli, Niemcy mogą się tylko z nami zrównać. Wtedy bieg dodatkowy. Innymi słowy, jeden punkt. Przed chwilą to wszyscy wołali.